Dzień dobry z nowego Weekly Vloga. Mamy przedostatni tydzień maja i wreszcie zrobiła się ładna pogoda. I wreszcie jest 20 parę stopni, ciepełko, od rana słońce. Wczoraj byliśmy na wsi i powiem wam, że to było tak wspaniałe przeżycie, że minimum raz w miesiącu musimy robić taki wiejski getaway. Bo ja po prostu kocham wieś, ale powtórzę się, nie na stałe, tylko na chwilę. Jakby wieś jest piękna, ale nie mogłabym na stałe tam być. No nie. Jak wróciliśmy wczoraj na Grand Central, to byłam jak cywilizacja. Dobrze, żyjemy, cywilizacja. Więc, ale natura jest przepiękna tam. Przepiękna. W ogóle to, że godziny od Nowego Jorku są takie miejsca, jak wam pokazywałam na poprzednim Weekly Vlogu na końcówce, to jest dla mnie szok. A teraz szykuję się na zdjęcia. Mamy poniedziałek, godzinę 10 coś. Szykuję się na zdjęcia. Robimy zdjęcia z polską fotografką. Spisałyśmy się, bo ona akurat jest tutaj, więc robimy fotki na mieście i jest naprawdę ciepło, więc trochę muszę zmienić stylówki, które miałam wziąć na te zdjęcia, bo po prostu będzie mi za gorąco. I jutro też mam zdjęcia. Nie wiem, czy wam o tym mówiłam, ale mam takie zdjęcia, projekt ślubny. Chyba o tym nie mówiłam. Ślubny projekt. Dziewczyna zorganizowała, fotografka zorganizowała makijaż, stylistę, w ogóle fryzurę, suknię ślubną dla mnie, modela, ubranie tego modela, no w ogóle odlot. Więc robimy takie ślubne zdjęcia na Manhattanie, mega czekam na to. To jest bardzo fajny projekt, wreszcie coś innego. Super, mega się cieszę, że mnie wybrała i że będę miała takie coś w swoim portfolio. Pomimo tego, że już miałam ślub, to jednak wiecie, długie sukienki to zawsze taki girly vibe. I to są zdjęcia jutro, pojutrze też mam jakieś zdjęcia, jeszcze nie mam ich szczegółów. Pomiędzy muszę dzisiaj zrobić zakupy spożywcze, bo jest pustka w lodówce. Muszę iść na Pazy, bo już mam taki odrost, że w imię ojca i syna. I spontanicznie udało mi się godzinę temu umówić na Pazy, które są dzisiaj na 16. I kocham ten kraj. Kocham za to ten kraj, że takie rzeczy są możliwe i że to nie jest problem. A, i dodam, że się umówiłam nie w jakiejkolwiek, wiecie, salonie mani, tylko w tym konkretnym, do którego chodzę. Spontanicznie. Więc w Polsce, jakbyście chciały się umówić na mani tego samego dnia, za 3 tygodnie, może za 2 tygodnie i 6 dni, ale to jak dopłacić. Więc no, właśnie o takich rzeczach mówię, że ciężko będzie wrócić do Polski. Ciężko będzie. Nawet będzie, powiedziałabym, bardzo ciężko wrócić do Polski w tej sytuacji. No i co jeszcze chciałam powiedzieć? Wiem, co chciałam jeszcze powiedzieć. Chciałam powiedzieć, że zapraszam do subskrybowania mojego kanału, ponieważ sądząc po wyświetleniach, są tu osoby, które obserwują moje filmy, ale nie obserwują mojego kanału. Więc jak wszyscy wiemy, nie ma dla twórcy nic bardziej rozwijającego i takiego napędzającego, niż po prostu duża ilość obserwujących. Więc będzie mi bardzo miło, jak dacie subskrypcję albo chociaż lajka pod filmem, też mi będzie bardzo miło. A ja lecę w nowy tydzień, a wy razem ze mną. Lecimy! Ja już gotowa, lecę do windy. Mam stałą trasą, wylećcie ze mną. Jeszcze jedną rzecz, którą muszę dzisiaj zrobić, to jest nagranie vloga. W sensie zmontowanie, nagrane to on na szczęście jest. Ale muszę zmontować vloga weekly poprzedniego i tak was przyzwyczaiłam, że w poniedziałki on jest, bo ja zazwyczaj nie miałam w poniedziałek nic do roboty i mogłam go sobie zmontować i wam go szybko puścić, a jak teraz jest pogoda ładna, to ja słuchajcie, od rana jestem na dworzu, robię jakieś obowiązki i tego czasu już tak nie ma. Więc tak was przyzwyczaiłam, a teraz pewnie weekly vlogi się będą pojawiały bardziej we wtorek. Jeszcze YouTube mi to musi przemielić, bo odkąd jest was tutaj ponad 1000, za co bardzo dziękuję, to inaczej YouTube mieli moje filmiki i po prostu to zajmuje dłużej. Więc no niestety, chyba wtorki to będzie nowy dzień na weekly vlogi. To jest dosłownie mój ulubiony kącik w Nowym Jorku. Uwielbiam ten rejon. Sorry. Weszłam kogoś. Nagrywanie ponad wszystko. No, kocham ten kącik. Wracamy. Nie, nie wracamy się.
ja już wróciłam ze zdjęć. Zdążyłam jeszcze iść na zakupy spożywcze, takie bardzo drobne, bo mamy dosłownie pustą lodówkę, a ja byłam mega, mega głodna, bo zamiast tego, że jest pusta lodówka, nie miałam praktycznie co zjeść na śniadanie, zjadłam jakieś płatki z mlekiem i po prostu przed zdjęciami takimi bieganymi po mieście płatki z mlekiem to jest za mało. I nie wiem, co ja sobie myślałam. Więc musiałam biegiem lecieć do sklepu w outficie po zdjęciach, więc generalnie miałam dekolt dotąd, sukienka się kończyła krócej niż te spodenki. Ja na zakupach, ludzie w szoku, ja sama z siebie byłam w szoku. Dzisiaj jest dynamiczny dzień, no. Plecy to mnie tak bolą jeszcze po wczorajszej spinaczce, a już sobie dzisiaj dowaliłam zdjęciami, więc grubo. Dlaczego nagrywam? Żeby wam pokazać, ogólnie syf jest w mieszkaniu, to też widać, nie zwracamy na to uwagi. Mam tu paczki, akurat dosłownie tutaj jest stół, więc nie widzicie, ale mam bardzo dużo paczek, które są popakowane tak naprawdę po cygańsku, awaryjnie, tylko ja to mogłam tak zapakować, bo ja nie byłam gotowa, że tyle osób ode mnie coś kupi na Depopie. Dosłownie mam 8 paczek w ciągu ostatnich 3 dni, ja jestem w szoku, więc popakowałam w jakieś po prostu siatki Lululemon, w jakieś Targety. W ogóle cuda, jak mi to przyjmą na tej poczcie, to naprawdę będzie wybawienie, złoto tych ludzi. Więc pakuję się. Oczywiście poczta jest daleko. Jak ja czegoś nagle potrzebuję, to tego nie ma blisko, więc jadę daleko rowerem. W sensie daleko. Z 10 minut w jedną stronę, ale na pierwsze to już mi się tam nie chce tarabanić. Więc jadę rowerem. Mam nadzieję, że mi to przyjmą. Naprawdę, jak nie, to bardzo się zdenerwuję. Znowu pewnie na siebie, bo to nie jest ich wina, że mi nie przyjmą takich cygańskich paczek. No się im nie dziwię. Ale może się uda. Dobra, zapakowałam się, lecę. Życzcie mi szczęścia. Życzcie mi, żeby po prostu moje nerwy dźwignęły to. Wysłałam, słuchajcie, te rzeczy. Zrobiłam kolejkę na chyba 12 osób. Pani w okienku dosłownie pytała, ile jeszcze? Ile? A ja takie, no kochana, też się zdziwiłam, ale cudem ta kobieta przyjęła ode mnie te cygańskie paczki, cudem. Nic nawet nie narzekała. A się zaspociłam, powiem wam, z tych emocji. Jeszcze tam jest takie okienko do wkładania tych paczek, nie dajecie... Zaraz powiem. Nie dajecie tych paczek jakby pani do ręki, tylko tam jest takie specjalne okienko jak dla przestępcy w więzieniu. Więc ja szarpię to okienko. Okazało się, że jeszcze nie mogę go szarpać, bo ona jeszcze przykleja poprzednią etykietę. Ja szarpię to okienko, ona mówi nie, ja nie słyszę, ona mówi nie, ja dopiero słyszę. Ciężko, ale poszło. Pierwszy raz jest zawsze najgorszy. Potem już będzie łatwiej. Mam nadzieję. W ogóle okazało się, że jednak poczta jest bliżej nas i da się tam dojść, tak jak widzieliście. W końcu okazało się, że wzięłam pompona i sobie poszliśmy pieszo, bo poczta jest dosłownie 12 minut od nas pieszo, a nie tak jak tamta 29. Więc jednak znalazłam pocztę bliżej i już mi lepiej. A teraz, jak widzicie, outfit już jest lekko zmieniony i lecę na pazy i dzisiaj to ja nie mam czasu siedzieć. Nie mam czasu. Ledwo zjadłam jabłko, to jeszcze kończyłam w windzie, więc dzisiaj to jest grubo. A jutro jest ta sesja ślubna, więc też sobie nie posiedzę. Już mi gorąco. Z tą pogodą to humorki niczym mój były, cytując klasyka. Co to za śmieci? Co to za śmieci w mojej dzielnicy? Co za śmieci? Jak tu ostatnio byłam, to nie było tych kwiatków. Mega ładnie to wygląda. Nawet jestem na czas, przyspieszyłam. Jestem, o Jezu. Jestem już po pazurkach i z tych jestem naprawdę mega, mega zadowolona. Są naprawdę bardzo ładnie zrobione. Są cienkie. Ja mam taką górkę naturalnie w paznokciach jak coś, więc... ale są mocno dociągnięte do końca, bo tutaj w Stanach jest tendencja, że jest zostawione po prostu dosłownie 5 mm między jakby początkiem palca a paznokciem, a tutaj jest super. Dzień dobry, z wtorku, ja właśnie jadę na zdjęcia. Thank you.
Jestem już w pokoju hotelowym, w którym będziemy się przygotowywać do zdjęć i mamy takie dwie suknie dla mnie. Jedna jest taka bardziej classy, jest prosta. W ten sposób wygląda góra, jest mega piękna. Tutaj ma taki ciągnący się tren na dole. Mega basic, ale jeśli ma dobry rozmiar, to będzie wyglądać pięknie. A druga jest bardziej fancy, jest taka mega księżniczkowa, jest po prostu przepiękna. Ma takie, widzicie, na ramiona tutaj, do połowy ramion, takie bufki. Tu jest rozkloszowana, ma gorsecik z tyłu. No, też jest przepiękna. Taka mega bajkowa, księżniczkowa. Takie w sumie, te dwie suknie są takim w sumie połączeniem tego, co ja miałam na swoim ślubie. Bo miałam, dół miałam taki prosty, ale górę miałam z perełkami. Ale w sumie moja była na długi rękaw, więc no, ciekawe. Ciekawe, bardzo doświadczenie ciekawe. A zwróćmy jeszcze uwagę na widok, jaki jest z tego pokoju hotelowego. To jest 25 piętro. Jest taki widok, to są okolice Times Square, właściwie to jest na Times Square. But not with the eyebrows, like we just leave the eyebrows normal. Yes, with red lips and maybe if we can... Ja już wróciłam ze zdjęć. Jak widzicie, ten makijaż do tej bluzy tak nie pasuje, że aż mnie to boli, ale nie miałam czasu go zmyć, bo od razu chciałam wyjść z pomponem. No i co? I był super. Uwielbiam takie projekty, uwielbiam takie momenty, uwielbiam to, że mogę robić takie rzeczy. Jestem wykończona, ale to jest takie wykończenie, że wiecie, czuję, że żyję i że zrobiłam coś fajnego, więc było super. Pamiętacie, jak wam mówiłam, że jestem mega zmęczona po zdjęciach? No to wychodzę znowu. Wychodzimy wykorzystać pogodę, jakby to była jedyna pogoda w tym roku, która będzie. Miejmy nadzieję, że jednak będzie więcej ładnych dni. Ale idziemy na rooftopik sobie posiedzieć, popatrzeć na widoczki i pokorzystać. I jest to rooftop, w którym już byliśmy i który mega lubimy. Tego nie złapiemy, nie? Nie. Out, but the sky.
dobry, kochani, w środę. Jest przepiękna pogoda, jest tak ciepło. Mój humor od razu jest po prostu dobry. A mój humor jest jeszcze lepszy, kiedy okazuje się, że kupiłam bajgle zwykłe, niesmakowe. I dotykam je, o, dotykam je i one są takie mięciusieńko, jak chałeczka. Ale to nie jest wszystko, bo okazuje się, że są przekrojone. Czy da się lepiej zacząć dzień? No nie, chyba że od maczusi jeszcze. No to po śniadaniu to jeszcze maczusia wleci. No po prostu ma bajgierki, ma. I proszę, nie patrzcie na mój jeden wielki kołtun i oczy pandy, bo po wczorajszej sesji ja się jeszcze nie ogarniałam, jeszcze nie doszłam do siebie. A tak jak wiecie, wyszliśmy jeszcze wczoraj ze Stasiem na wieczór, żeby oczywiście co? Łapać pogodę, bo motor w dupie. Bo polska psycha mówi mi, że jak jest słoneczny dzień, to trzeba to wykorzystywać, bo potem siedzi się 9 miesięcy w 5 stopniach i gigachmurach. Więc każdy słoneczny dzień ja po prostu lecę. Lecę biegiem i korzystam. I co? I dzisiaj mam plan, żeby doprowadzić się do porządku. To jest mój numer jeden. Numer jeden to jest zjeść śniadanie tak właściwie, więc numer dwa, doprowadzić się do porządku. Stwierdziliśmy ze Stasiem, że trzeba wreszcie przysiąść i kupić wszystkie kwiatki, doniczki, obrazki. Wszystko, co nam tu zalega, to trzeba wreszcie to kupić, bo tak to się będziemy z tym gonić do końca życia. I co miesiąc coś będzie, my będziemy tym zaskoczeni, będziemy o czymś zapominać, jakby nie. Trzeba urządzić wreszcie to mieszkanie do końca. Więc dzisiaj mam plan poszukać może jakichś perełek na Facebook Markecie, bo mówiłam wam, że to jest moje mega top nowe miejsce. Więc Facebook Market wleci, Amazon oczywiście. I co jeszcze? Pewnie z Pomponem pójdziemy gdzieś na spacerek, znając życie, bo jak to będę bez spacerku. I co? To w sumie tyle z planów moich na dziś, a w weekend mamy, słuchajcie, plan, który powstał spontanicznie wczoraj, ponieważ fotografka, z którą wczoraj robiłam te ślubne zdjęcia, czyli Sara, ona jest w ogóle z Niemiec i super się dogadujemy i ona ma też męża i naprawdę oni obydwoje są super ludźmi. W każdym razie Sara, czekajcie, zapalę gaz, powiedziała, że jeszcze by chętnie ze mną poszła na jedne zdjęcia, bo w sumie nie zdążyłyśmy, wiecie, zrobić... Przepraszam za te aspekty wizualne. Bo nie zdążyłyśmy zrobić wczoraj tej sukni z perełkami, tylko zrobiłyśmy to jedną jakby gładką. Więc Sara mówi, że chciałaby się jeszcze raz spotkać, czy to możliwe. Ja mówię, no że pewnie, że super się bawiłam i to jest dla mnie zawsze coś innego w portfolio, więc pewnie, że tak. I pokazała mi zdjęcia a propos tematu ślubu nasze i Stasia i filmik i ona mówi, że ej, a czy twój Staś nie chciałby być modelem naszym, że ja bym nie musiała szukać modela, w sensie Sara nie musiałaby szukać modela? Jakby jeszcze raz wołać tego gościa, który był wczoraj, tylko zrobić to ze Stasiem i ja sobie myślę, spytam. No i Staś się zgodził, więc okazuje się, że będziemy mieli w weekend sesję jakby jeszcze jedną ślubną, co jest mega śmieszne, bo mieliśmy ślub równie tylko miesiąc temu, dzisiaj jest 22 maja, rok temu, nie miesiąc temu, rok temu w czerwcu o tej porze, jakby wiecie, dzisiaj jest 22 maja, a my mieliśmy ślub 22 czerwca zeszłego roku. Więc akurat jak zrobimy te zdjęcia i Sara je obrobi, to będzie tak na rocznicę naszego ślubu, będą takie ślubne zdjęcia w Nowym Jorku, a to jest bardzo śmieszne, bo ja w niczym nie pomyślała na ślubie rok temu, że będę mieszkać w Nowym Jorku, będziemy mieszkać w Nowym Jorku naprawdę. Więc śmiechu warte, no ale takie jest życie, nie? Więc tak, więc to są moje... Aha, i weekend, jeszcze powiem co w tym weekend. A w weekend chcemy jechać na plażę, bo ma być też 27 stopni, 30 słońce, więc chcemy pojechać na plażę. Tutaj jest niedaleko Nowego Jorku, to jest chyba w ogóle jeszcze wyniesie Nowy Jork tak właściwie. Pociągiem trzeba będzie tam podjechać, of course, więc pojedziemy sobie na plażę. W niedzielę wieczór mamy właśnie te zdjęcia i poniedziałek jest wolny, bo to jest święto, nie pamiętam jakie, ale dowiem się tego. Ale jest poniedziałek wolny, więc też sobie coś porobimy. Na razie nasz główny plan to plaża, a też jedna z moich obserwatorek na TikToku poleciła mi taką wiochę, która się nazywa Bacon? Beacon? W każdym razie wiochę, która jest podobna do Cold Spring i też jest przepiękna i też warto ją odwiedzić, więc może się też bujniemy na taką wiochę. Tak
że planów jest dużo, dlatego że wreszcie jest piękna pogoda i po prostu wreszcie można żyć. Powiedz, za wczoraj się musimy wybawić, bo starej cały dzień nie było, tak? Cały dzień, tylko stara przychodziła wyprowadzić pieska i tyle, no. A teraz się trzeba pobawić. I to czym się bawimy? Pokażemy lotkiem. Lotkiem, którego dostaliśmy kiedy? Jak lecieliśmy, bynajmniej lotem, no to by się zgadzało, prawda? No, lotek jest super, pani stewardessa nam dała. I się bawimy cały czas lotkiem. No! Piesek za mną biegnie, za rowerem. Jest taki grzeczny, taki kochany. No, talenięciu. Tak reaguje na komendy wszystkie, głosowe, jak koń. Dalej! Szybko, szybko! Widzicie? O matko, taka energia? To zaraz nie będzie tej energii, bo jest 30 stopni, pan uważa. Gdzie ty tam łazisz? Leci buldożer. Jesteś buldożerze, gdzież ty był? Co wąchałeś? Bańko? Poszedł, znowu go nie ma. W ogóle nie wiem, czy widzicie znowu pompon, ale tam państwo ćwiczą sobie rolę do teatru, albo do jakiego, nie do teatru raczej, sądząc po gestykulacji i po słowach. Słychać nawet teatralne dźwięki. Śmiesznie, tutaj często są takie próby, na przykład do teatru. Są często baby showery jakieś, dużo bardzo ludzi korzysta z tych trawników. Ty się gorzej czujesz na głowę dzisiaj. Gorzej się na głowę czujesz. Tymczasem u mnie reconnecting with nature. U Pompona właściwie też, ale on jest cały czas skonektowany, a ja to tak z przerwami. Ale powiem wam, że poleżeć sobie na trawce to jest naprawdę proste rzeczy, proste rzeczy. Ale było dobre, słuchajcie, takie sobie bowla takiego proteinowego sobie wzięłam z kurczakiem, kaszą i tak dalej i był po prostu tak pyszny. Bardzo nam smakowało, prawda? Pomponie. W szoku jest. Ja jesteś. No widzimy się, widzicie na oknie, słuchajcie. Dzień dobry z czwartku. Pochwalę się wam, że wczoraj wieczorem zorganizowaliśmy sobie dostawę kwiatka z Facebook Market. To był mój pierwszy zakup z tego miejsca. Kwiatek jest wyższy ode mnie, więc grubo będzie. Stanie sobie albo tutaj, w tym rogu, albo przy oknie. Nie wiem, czy będzie się przy oknie dobrze czuł, czy go nie przewieje. Bo niektóre kwiatki nie lubią mocnych wiatrów, a tutaj jak się otworzy drzwi wejściowe, to jest dość mocny wiatr, ale w sumie jak się nie otworzy tych drzwi, to poza tym nie wieje zbyt mocno, więc może. Więc kwiatka kupiliśmy. Kupiliśmy jeszcze jakieś drobne pierdoły, typu obrazek do łazienki, zmienimy szafeczkę w łazience, też kupiliśmy inną, więc takie drobne rzeczy, które za nami chodziły już od dawna, wreszcie udało nam się zrobić. Jeszcze co muszę zorganizować, ostatnia rzecz, to jest obraz nad łóżko do sypialni. Bo stwierdziłam, że nie będziemy robić tyle obrazów, ile myślałam, bo się po prostu zrobi tutaj galerię sztuki, a nie dom i się zagraci strasznie. Tak samo odpuściłam stoliczek do kanapy, bo po prostu już się to zagraci. Ta przestrzeń, na czym bardzo mi zależy, żeby tak nie było i bardzo tego nie chcę. Więc zostanie mi jeszcze obraz właśnie do sypialni. Zjadłeś śniadanko? Było śniadanko jedzone. Pyszne, to samo od 5 lat śniadanko. Więc tak, obraz, siódmy raz zaczynam, już kończę. Do łazienki kupiliśmy nad kibelek, tam jest taka biała ściana bez kafelków, taki z taką surfującą panią, bo my lubimy ocean, wodę, surfing i w ogóle. Więc z taką surfującą panią jeden obrazek, a drugi chcę nad łóżko, duży. Łóżko ma 2x2, to wiecie z moich poprzednich filmików. I chcę, żeby był ten obraz duży, więc nawet jak znajduję jakieś fajne na Facebook Markecie, to one są jakieś takie małe, że on by zginął ten obraz przy tej wielkości ściany i łóżka. Więc jeszcze poszukam, ale chodzi za mną jakiś taki
zdjęcia ogólnie jakieś. Jakaś taka słynna fotografia, nie musi być oryginał, żebym nie musiała sobie wycinać nerki, ale żeby to było jakieś takie fajne, ciekawe zdjęcie. Fajnie by było, jakby nawiązywało do Stanów, czyli na przykład jakiś, może jakiś domek w LA, jakaś tam impreza na przykład w tym domku, no nie wiem. Albo jakiś Colorado Canyon, tak jak projektowaliśmy z AI. A jak nic nie znajdę, to wrócimy do pomysłu z AI i po prostu drukniemy to, co sobie zaprojektowaliśmy. Chociaż to też nie jest idealne, to ta praca w AI też jest dość skomplikowana, więc no. I to tyle. A planów na dzisiaj w sumie nie mam. Jedyne co, to muszę wysłać paczki, bo znów sprzedały się rzeczy na Depopie. Leżą tam na dole wyspy. Chyba 5 czy 6 rzeczy. Więc musimy się przejść z pomponem na pocztę i sprzedać to. I dzisiaj się zrobiło bardziej pochmurnie niż wczoraj. Ale nadal jest mega ciepło, jest 27-8 stopni. Więc może też gdzieś, jak nie będzie padało, to się przejdziemy albo przejedziemy znowu rowerkiem. Co ty mi tu łazisz pode mną, jak stara nagrywa? No. Kończę, bo idziemy się bawić. Piesek już burgera wziął z parapetu. No, więc lecimy. Martkie. Mamy pierwszą burzę. Jestem bardzo ciekawa, czy będzie widać pioruny, czy nie, ale w ogóle kocham to, jak mieszkanie na wysokim piętrze naprawdę jest punktem obserwacyjnym i można nawet pogodę wyczuć. Tam widać, że idzie cała chmura deszczu na nas. Tu się cały odcina front. Mega, ja lubię mega obserwować w ogóle naturę, chmury, a tam już z kolei przejaśnia. Ale dopiero zaczęło padać, więc myślę, że jeszcze trochę z nami pobędzie ta chmurka. Zobaczcie, jak tam jest ciemno mega. Aż w całym mieszkaniu się ciemno zrobiło. Boisz się burzy, czy nie? Nie, ty się nie boisz. Co? Miszo? Zrobiło się tak ciemno, że aż się na dole stacje kolejowe zapaliły wszystkie światełka. Tak jak w nocy. O, widać, że tam już idzie. Ale będzie lało. O maj. Nie widać w ogóle. O Jezus. Kocham, kocham takie spektakle przyrody. Naprawdę. Wspaniałe. Nie wiem jak wy, ale ja dosłownie nienawidzę czyścistej energii. W sensie gazowej. Pamiętam, że miałam taką w domu rodzinnym. I ogólnie to jest mega komfort gotowania. Bo ona gotuje dużo szybciej, no i po prostu wiecie, profesjonalniej, że tak powiem. Jest dużo więcej palników i tak dalej, ale po prostu ona się tak szybko brudzi i żeby ją umyć, to trzeba zostawić to wszystko na bok. I po prostu jest tyle roboty, doputować to. Jeszcze niektóre te rzeczy są pozaklejane, jakieś stare jedzenie, fuj. Fuj, fuj, fuj. W ogóle moje sprzątanie zaczęłam od wstawienia zmywarki. Zaraz jeszcze puszczę raz robota, chociaż już dzisiaj jeździł robot, ale znowu się brudziła podłoga przez to sprzątanie kuchenki. Więc zaraz puszczę robocika. I co jeszcze muszę zrobić? No, słoneczko wyszło. No i co? Pewnie muszę znowu wyjść na dół. Miałam dzisiaj mieć chillowy dzień, ale jak jest słoneczko i ciepło, to ja nie umiem siedzieć w domu, niestety. To, co wam mówiłam ostatnio, moja głowa nie może sobie wybaczyć tego, jak jest ciepło, a ja siedzę w domu. I myślę, że wynika to z pracy w hotelu, że nie wiem, czy to wiecie w sumie o mnie, ale ja pracowałam w hotelu długo, w różnych hotelach, chyba to mówiłam, za długo, zdecydowanie za długo. W każdym razie nieraz było tak, że była przepiękna pogoda na zewnątrz, wszyscy sobie siedzieli na przykład na bulwarach, nad wisełką, a ja siedziałam w lodowatym małym pokoiku z mega zimną klimą na 16 stopni, której się nie dało zmienić, 12 godzin na zmianie, w pokoiku na zapleczu bez okna. Więc wydaje mi się, że to jest taka moja mała trauma. Korzystanie z pogody na maksa, jak tylko jest taka, że chociaż trochę się da z niej skorzystać, a dzisiaj się da bardzo. Wszystko, słuchajcie, prezentuję z przeszłości. Wszystkie zachowania i wydarzenia gdzieś potem mają swój kres. U mnie to jest trauma hotelarza. Kto pracował w hotelu na recepcji lub gastronomii,
Chociaż w gastronomii to chociaż się wyjdzie czasem na ogródek, wyjdzie się do klienta, a na recepcji w weekendy, jak nie było ruchu, to cały Boży dzień w kanciapie. I oczywiście nie ruszycie się, no bo wiadomo, trzeba być cały czas na skinienie gościa, trzeba cały czas być dostępnym. Ach, czarne czasy, czarne, najgorsze, nikomu nie życzę, najgorszemu wrogowi. No, prawie nikomu. W ogóle nie wiem, czy też tak będzie, że wszystko sprzątacie płynem do szyb, ale ja tak mam, dosłownie. Jakaby to nie była powierzchnia, na pewno nie są to szyby, ale ja po prostu wszystko jadę płynem do szyb i to płyn do szyb jest moim komfort płynem. Po prostu. Używam go zawsze, wszędzie, do wszystkiego pasuje, ze wszystkim sobie radzi. A jeszcze tutaj w Stanach chemia, ogólnie taka wiecie, do sprzątania, ale też na przykład jakieś leki i tak dalej, to wszystko jest tak cholernie mocne, że na przykład tabletka na głowę zwykła to jak nasz ketonal, albo na przykład tutaj płyn do szyb to moc ma jak domestos. Więc naprawdę jeden psik płynem do szyb i ja mam posprzątane pół mieszkania. Kolejne dwie rzeczy na Vinted, więc spakujemy je sobie. I generalnie mówiłam wam, że na poczcie tam jest taki vibe trochę więzienny, że trzeba paczkę przyłożyć w takie okienko, pani zamyka i dopiero jakby bierze ją z drugiej strony, ja muszę odczekać i dopiero włożyć kolejną. A ostatnio jak wysyłałam, to pani kazała mi włożyć wszystkie paczki naraz do tego okienka. Więc dobrze miałam je podpisane dość wyraźnie, która jest jaka, bo po prostu by był problem. A z nimi nie ma dyskusji, z tymi ludźmi na poczcie. Oni są mega tacy, wiecie, strict. Więc w ogóle ciekawe, czy ta sukienka się tu zmieści. Może się zmieści. O, właśnie. O, na styk. Trzeba będzie drugą dopakować folijkę. No dobra. Tak, na styk. W ogóle mam takie folijki do pakowania właśnie rzeczy na Vinted. Mega polecam. Jak dużo sprzedajecie, no wy na Vinted, ja na Depop. Ale jak dużo sprzedajecie, to polecam, a nie zawsze wiecie. Latać do żabki po torby, czy awaryjnie wysyłać w jakiś pudełkach po pizzy, jak to ludzie robią, to lepiej po prostu zainwestować paręnaście złotych i porządnie to ogarnąć. Albo chociaż w miarę porządnie. Teraz tu dokleimy. Jeszcze w międzyczasie nagrałam dla was film o Nowym Jorku, o tym, co mi się tu podoba i nie podoba, o też takich założeniach i ich weryfikacji. I się właśnie eksportuje oczywiście z problemami. 7 razy już mi się nie pobrało, nie chciało się przesłać między telefonem a iPadem. Tu się nie pobiera, mówi, że nie ma miejsca, chociaż miejsce jest, więc naprawdę to, ile mnie montowanie tych filmów na YouTube'a kosztuje, to tylko ja wiem. Chwilę odpoczęłam i lecimy na rower, bo zrobiło się całkiem ładne popołudnie. Więc śmigamy na rundkę po Central Parku, wzięłam sobie słuchawki. Mam nadzieję, że ogarnę pieska, drogę innych kierowców i jeszcze muzyka. Wierzę w siebie. Wycieczka się udała. Piesek przełożył nos przez kratę i leży. Chyba, że te twoje nóżki tłuste złożone, te twoje dupka złożone. Niunciu, halo. Ty żyjesz w ogóle zza tych krat? No i mamy wieczór, w związku z czym mamy też kolację. Zrobiłam sobie takiego mikro bowla, natchnienia na wczorajszą wizytą w Sweet Green. Ryż, kurczak z sezamem, puree z dyni i sałatka taka świeża. Jakby to było w misce takiej bardziej płaskiej, to myślę, żeby to wyglądało lepiej, ale nadal jest mega zdrowe, wartości odżywcze zachowane, tego mi się chciało. Takie letnie, lekkie jedzonko zdrowe. I to. Z tego jestem dumna, to jest pyszne, wyszło mi tak dobre po prostu picie, to akurat nie jest zdrowe.
bo to jest sok jabłkowy, sok taki koncentrat malinowy, woda gazowana i lód, ale po prostu jest tak dobre, Boże. Melduję się do Was z wieczora, jadę po Stasia, bo dopiero wrócił z pracy, bo miał jakiś event, w sensie jadę windą na dół, jakby na lobby i idziemy po ciasteczko mi, bo bardzo mi się chce ciasteczka i idziemy też kupić kawę do domu, bo się skończyła i na koniec tego planowany jest odbiór kwiatka, bo pani z kwiatkiem powinna akurat wtedy być już pod budynkiem, a więc dużo jest planów na ten wieczór, znowu. W ogóle słuchajcie, Staś znalazł w drodze z pracy, ktoś zostawił na ulicy, bo tutaj się często zostawia na ulicy jakieś meble, jak ktoś nie potrzebuje, taka jakby wyprzedaż garażowa, tylko za darmo po prostu. I ktoś zostawił takie płyty, było ich więcej, Staś wybrał te 3, więc zawiesimy je sobie tutaj, tu. 1, 2, 3. Już przymierzaliśmy i wyglądają mega ładnie. I ta na górze, ta środkowa, ta na dole. Więc fajno, lokalnie, lokalnie. Wiem, jest ogromny. O! Weź mnie, nie stresuj. No. No i stoi, słuchajcie. Ten kącik na razie wybraliśmy dla niego. W ogóle okazało się, że jest w doniczce, w której może zostać. Ja myślałam, że to jest osłonka, a to jest w sumie doniczka, w której jakby może sobie egzystować, więc bardzo fajnie. Jest naprawdę ogromny ten kwiatek, ogromny i w ogóle wygląda jak totalnie sztuczny, ale jest prawdziwy. Ja w życiu w Polsce nie widziałam tak zadbanego, tak gęstego tego kwiata. W ogóle pani powiedziała, jak go pielęgnować, mega, mega fajnie, mega miło. Więc ten kącik mamy wreszcie ogarnięty. Jeszcze tylko tutaj coś muszę coś wymyśleć, nie wiem co. A tutaj wrzuciłam tego fikusika, bo on też nie lubi takiego mega ostrego słońca, a tutaj nawet w najciemniejszym rogu w tym mieszkaniu jest mega jasno, więc wydaje mi się, że będzie mu tu dobrze i będzie sobie rósł tutaj spokojnie, już bez przestawiania. On teraz stoi awaryjnie na talerzu, ale jutro ma być do niego doniczka, więc też już będzie wreszcie ta kwestia ogarnięta. Witam kochani z piątku. Dzisiaj mamy kolejny przepiękny, cieplutki dzień. Patrzę sobie właśnie na kwiatka naszego, którego już Wam pokazałam 8 tysięcy razy, a spojrzałam na niego sama kolejna 8 tysięcy razy. Jest tak słodki i tak tu pasuje. Tak się cieszę, że wreszcie jest z nami ten kwiatek. Boże. No, a dzisiaj mam w planach, zgadnijcie to, co? To, co od 3 dni czy 4 codziennie rano, czyli wysyłanie paczek z Depopu, Depopu i jest ich dużo, mój biznes się rozwija, spróbujemy się pomieścić z tym wszystkim, no ale słuchajcie, co mam Wam do opowiedzenia, a jeszcze powiem, jakie mam plany na dzisiaj. Dzisiaj moje plany to spotkać się z kolejną dziewczyną z Polski, z którą nie mogłyśmy się spotkać, Rzęska mi leci, kochani. Które nie mogłyśmy się spotkać od 2 miesięcy i wreszcie znalazłyśmy termin, że dziś jest ten dzień, więc idziemy do baru, w którym zrobiłam rezerwację, to jest w ogóle rooftop, i zrobiłam rezerwację na taką część, gdzie podłoga jest ze szkła, więc można tam porobić fotki i ogólnie taka atrakcja, więc mega się jaram. Nie zmieszczę się do tej torby. Już to słuchajcie, czuję. Więc dzisiaj to są moje plany, poza tym pewnie z Pomponem pojedziemy do Central Parku, żeby skorzystać trochę z pogody. Zobaczymy. Co Wam chciałam opowiedzieć? Pamiętacie, jak wczoraj mówiłam Wam, że właśnie a propos korzystania z pogody, mam manię korzystania z pogody, bo siedziałam tam parę lat w pracy zawsze w jakiejś ciemnej norze, wszyscy korzystali z pogody, a ja nie i tak dalej. No mówiłam Wam wczoraj. Słuchajcie, co mi się dzisiaj śniło. Po prostu koszmar. Koszmar, a jeszcze najgorsze było to w tym śnie, że on jakby miał taki podwójny wymiar, że mi się śnił sen o śnie. Przysięgam Wam, że ja się w tym śnie zestresowałam tak, jak się śnią sny o wojnie, albo jak spadacie z mostu czy coś. To był taki kaliber dla mnie i możecie się śmiać, że dla mnie praca
jest porównywalna do wojny, ale przysięgam Wam, ja się obudziłam tak zestresowana, nie mogłam się cały ranek uspokoić. Nie no, w ogóle, co mi się śniło, przechodząc? Śniło mi się, że musiałam iść tutaj, w Nowym Jorku, na nockę do hotelu. Najgorsza trauma, nie dość, że hotel, to jeszcze nocka. Oczywiście na jakieś chore 12 godzin czy więcej. I jacyś byli tam ludzie w ogóle z Polski, jacyś moi dawni bardzo znajomi, których ja znam tylko z przelotu w ogóle jeszcze z moich dawnych, dawnych lat, tak wiecie, z ulicy. Oni mieli do mnie o coś jakiś problem. W ogóle strasznie mnie podczas tej mojej zmiany w hotelu tak jakaś drama była, jakaś awantura, strasznie mnie tak demotywowali jakby i coś do mnie tam mieli. I w ogóle jakieś, ja oczywiście próbowałam się położyć spać na tej zmianie, nie mogłam, bo nie można, ale mi się chce spać. W ogóle kładę się spać, patrzę na zegarek, jest dopiero 16, ta zmiana ma trwać do jakiejś 9, w ogóle chore. Chore. I słuchajcie, clue mojej historii jest takie, że ja się w tym hotelu, w tym śnie położyłam spać i kolejne jakby ujęcie jest, że ja jestem już w mieszkaniu, ale nie tym. I jest chyba następny dzień, jest Staś i on wraca z jakiegoś eventu, na którym był podczas tej nocy, kiedy ja byłam w hotelu. Ale okazuje się, że ja w ogóle nie byłam na tej nocy w hotelu. I że mi się to śniło. That's too much. Jakby dlaczego to się dzieje? Naprawdę, ja mam, słuchajcie, tak zboraną psychę przez tą pracę w hotelu i ogólnie przez pracę. Naprawdę, to jest taka trauma. I z miesiąca na miesiąc jest coraz po prostu gorzej. Może to się leczy? Może naprawdę, może ja powinnam się zająć leczeniem tego, bo to już jest chore. I jeszcze pomijając po prostu sam fakt, wiecie, snu o pracy w hotelu i jak mnie to zestresowało i jak mnie to po prostu zdenerwowało i w ogóle, to jeszcze ten motyw takiego dwuwymiarowości jakby. Blow my mind. Dobra, grubo było. Jeszcze głowa to mnie tak, słuchajcie, rozbolała w nocy, że musiałam sobie teraz ibuprom zawalić, bo po prostu wow. Idziemy więc wysłać paczki, kończąc moją żenującą opowieść, bo jak zwykle się rozgadałam. Warszawa mnie nie opuszcza, kochani. Mieszkałam przy Arkadii, tutaj też jest Arkadia. Zawsze blisko mnie. Dziękuję, nie trzeba. Wolałabym naprawdę zapomnieć. Sobie leżeliśmy pod tym środkowym drzewkiem z pomponem ostatnie, nie wiem, 2 godziny? Mega przyjemnie było, tak się po prostu przyjemnie chillowało, aż prawie mi się telefon rozładował. Gdybym miała powerbanka, to bym tutaj chyba została do wieczora. Było po prostu tak mega przyjemnie, tak pachniało kwiatami, było tak cieplutko, to znaczy jest, bo to było 2 minuty temu. Mega, uwielbiam Central Park, naprawdę. Dosłownie po drugiej stronie, jakby za mną jest ten widok. Tutaj zobaczcie, ile jest ludzi. Wszyscy sobie chillują. Jest tak pięknie. Boże, tyle na to czekałam, naprawdę. Zobaczcie, kochani, jesteśmy w Central Parku, troszeczkę się dzieje. Pani tańczy balet, pomiędzy jest jakiś wypasiony samojed, pierwszy raz widzę tak wypasionego samojeda z tak wielkimi stopami. Dalej jest pani na hamaku, która przed chwilą miała psa na sobie. Dalej jest dwójka dzieci na drzewie. I jeszcze 7 innych psów po drodze. Dzieje się. I ci ludzie się nie znają wszyscy, żeby było jasne. Dzień dobry, w sobotę.
sobotę? Jest sobota. Dobrze. Jesteśmy w Central Parku na pikniku, ponieważ stwierdziliśmy, że dzisiaj sobie chillujemy w mieście i po południu, jak będziemy mieli siłę, to pójdziemy sobie na rowery. Ja się trochę gorzej czuję, ponieważ w nocy miałam jakieś problemy żołądkowe i ogólnie ostatnio męczy mnie mój brzuch bardzo. I w nocy po prostu mega mnie kręciło w brzuchu, bez szczegółów, bo szanujmy się, ale po prostu jest średnio, plus jeszcze doszedł okres. Więc stwierdziliśmy, że dzisiaj tak raczej spokojniej, przynajmniej do południa, a jak mój brzuch się ogarnie, to może polecimy grubiej. Więc sobie jesteśmy w Central Parku i wzięliśmy sobie matcha po drodze. Z tego miejsca, gdzie wczoraj wzięłam matchę czekoladową, dzisiaj wzięłam matchę blueberry. I była przepyszna i wzięłam ją z drugim shotem espresso, żeby była mocniejsza, bo ogólnie te, jak po prostu jest matcha latte, to dla mnie jest za lekka i ja muszę sobie ją powiększyć o espresso i była naprawdę pyszna. Blank Street Coffee się nazywa to miejsce? Tak, leci mi już katar alergiczny i widzicie też po moich oczach, że po prostu alergia mi daje czadu. I właśnie się śmiałam ze Stasiem, że nie wiem, czy wziąć tabletkę na ból głowy, która też mnie boli od 3 dni ciągiem, czy wziąć nospę na okres, czy wziąć alergię na alergię, w sensie jakąś tam alergiczną tabletkę, czy wziąć krople żołądkowe, bo kręci mnie w brzuchu. Po prostu Staś mówi, że zrobiła sobie po prostu koktajl z tego wszystkiego i się sieknęła na raz. Może jest to jakieś rozwiązanie. Więc lecimy sobie z weekendem, a w ogóle nie wiem, czy Wam mówiłam, ale ten weekend jest 3-dniowy. Chyba mówiłam, bo jest Memorial Day w poniedziałek. Więc myślę, że w kolejnych dniach, jak już mój okres się trochę ustatkuje, to sobie na przykład pojedziemy na jakąś wiochę albo chociaż na plaży, tak jak Wam mówiłam. Tylko się okazało w sumie, że na plaży jest ciężki dojazd, bo jest autobusem jakimś, w ogóle metro, pociąg, autobus. Jak ja myślę o autobusach tutaj, to mi się robi po prostu gorąco. Więc może znajdziemy plażę, gdzie jest dobry dojazd, mam nadzieję. A jak nie, to pojedziemy po prostu na jakąś wiochę. Ta wiocha Beacon, która myślałam, że jest baconem, jest jednak Beaconem i tam jest fajnie i długo się jedzie, bo 2 godziny, ale przynajmniej jest bezpośredni dojazd, więc może się udamy tam. No i to taki update w sumie co u nas, więc zapraszam na weekend z nami. Mam do Was pytanie i to jest pytanie totalnie poważne. Od kiedy agent prowokator zmienił się kurwa w chińskie, przepraszam, gówno? To wygląda gorzej niż spalona marywilska świętej pamięci. Co to są te krzywe manekiny, jakiś niebieski kolor? Co to jest w ogóle? Przecież to była luksusowa marka. Czemu to tak teraz wygląda? Jakby co się zmieniło w zarządzie tej marki, że to teraz wygląda jak chińska, po prostu turecka podróba? Kiedy to się stało? Feeling like New Yorker. Pięknie tu jest i naprawdę można się poczuć totalnie jak lokalny. Mega vibe. Wszyscy sobie siedzą, kocykują, grają w jakieś gry. Naprawdę to wygląda totalnie jak z obrazka. Widzicie, tam idą panowie w outfitach. Zaraz Wam opowiem dlaczego. Więc myśleliśmy, że to dlatego, że w poniedziałek jest Memorial Day i jakby wiecie, dzień tych wszystkich żołnierzy, flag, wojska i tak dalej. I okazało się, że to dlatego, że zatrzymowała po prostu łódź, w sensie statek z wojskiem i oni zeszli sobie na ląd w ramach jakby takiego odpoczynku, ale w sumie jednocześnie nadal są w pracy, jakby na służbie, więc w takiej sytuacji oni mają obowiązek zachowania outfitu, w sensie munduru, nie outfitu, munduru swojego, pomimo tego, że są jakby na wolnym, ale jednocześnie cały czas są w pracy i jakby coś się stało, to muszą, wiecie, wrócić szybko na statek i jakby dalej pełnić służbę. Ale póki mają wolne, w miarę tak, i mogą sobie pochodzić po mieście, to właśnie muszą być w tym stroju. I ci panowie mieli taki strój granatowo-beżowy, a
Większość z nich ma cały biały, wiecie, biały ten jakby czapeczkę z daszkiem, beret taki, jakby sztywniejszy, nie wiem jak się nazywa ta czapka, wiesz jak się nazywa taka czapka? I właśnie koszule, spodnie i buciki mają białe, więc wyglądają mega ładnie. I też widzieliśmy nawet jedną dzisiaj panią azjatycką, która miała ten strój, bo głównie są panowie, a była też właśnie jedna pani. I ja też wczoraj, jak byłam z Paulą na drinkach, to właśnie nawet w tej takiej imprezowej dzielnicy z restauracjami i w ogóle barami widziałam właśnie takich facetów, więc w ogóle mega śmiesznie, jakby wyobraźcie sobie w Polsce, nie ma takiej psychy, nie ma takich zasad i w ogóle jest mundur do pracy i tyle i jakby nie łączy się praca jakby z czasem jakby wolnym. A tutaj oni chodzą w tym mundurze, wszędzie zasuwają po Central Parku, to jest w ogóle tak amerykańskie. Mega sweet. Meldujemy się z wieczora i jedziemy jeść. Jedziemy na rowerach do baru Pierożek. Powspominać polskie smaczki i jedziemy, jak nazwa wskazuje, na pierogi i mam nadzieję, że na barszczyk. Mam nadzieję, że będzie dostępny. Jest piękna pogoda cały czas, więc sobie śmigamy rowerkiem. I lecimy się na maksa po prostu umęczyć dzisiaj, bo już jest ciężko i jeszcze lecimy, wiecie, dokręcić się na maksa. Bo weekend byłby stracony, jakbyśmy się nie dokręcili na maksa i nie wyżyłowali po prostu do upadłego. Tu idziemy. Więc tak. Kupiliśmy dwa takie winka, czerwone wytrawne i pomarańczowe wytrawne, bo uwielbiamy pomarańczowe. Nie wiem, czy pijacie, czy nie, ale ja zostałam mega fanką w zeszłym roku, w zeszłe lato i uwielbiamy pomarańczowe i to jest naprawdę dobre, już jak widać spróbowaliśmy. Mogą być bardziej mętne i gęste, ale już musiałoby być, gdy wiadomo, mega naturalne. To jest takie sklepowe, więc tutaj nie ma co oczekiwać cudów, a takie mega gęste, mega naturalne są zazwyczaj tak wytwarzane indywidualnie przez restauracje. I na przykład pamiętam, że Bar Rascal miał w Warszawie bardzo dobre wino pomarańczowe. I jeszcze było jedno miejsce, którego teraz nazwy nie pamiętam. Ono było w okolicach restauracji Różanej. Jak mi się przypomni, to zaraz Wam dogram, jak się to miejsce nazywa. Już mi się przypomniało, to było Kontakt Wino & Bistro i tam było naprawdę przepyszne jedzenie, ale było bardzo drogo, w sensie bardzo było drogo, było tak jakbyście zapłacili w Nowym Jorku za jedzenie, więc wino pyszne, ale trzeba się przygotować, że będzie drogo. My jesteśmy na naszej stałej, o Jezu, jakie dziury, Chryste Nazarejski. Na naszej stałej Greenpointowej trasie i lecimy na jakieś słodkie bułeczki na śniadanie. A potem pojedziemy sobie przez właśnie Greenpoint i przez Williamsburg, przez most na Manhattan, przez Manhattan kawałeczek przetniemy i pojedziemy bulwarami manhattanowymi przy Pier 57 i tamtych okolicach. No i jedziemy. Zrobiliśmy sobie chwilę przerwy na tym trawniczku. On jest w ogóle przy wodzie, przy Jersey, w sensie po drugiej stronie jest Jersey. I zobaczcie, tutaj sobie pompon, Boże Święty wąchał.
A ja widzę, że to są poziomeczki. Nie wiem, czy to jadalne, nie będę ryzykować, ale wyglądają ludzko. Urocze zjawisko. Już jesteśmy po rowerach, ile zdążyliśmy odpocząć i jadę po makijażystkę, która jest na lobby, bo będzie mi malować do sesji ślubnej, którą mamy wieczorem, więc lecę. Już wam się pokażę do słońca, jak to wygląda. Jest trochę podobny do ślubnego, ale trochę inny, bardziej brązowy. Slay anyway, pamiętajcie kochani, slay anyway. Lecimy na zdjęcia, pewnie będziemy spóźnieni, prawda, że będziemy? Będziemy, ale lecimy. Co się działa? Darmowy tydzień w Grecji. Staś, słuchajcie, mówi, że jestem ciemna, no bo troszeczkę jestem, bo to taki amerykańsko-prom vibe, ale o, teraz już lepiej, jak byłam w cieniu, zobacz, teraz już nie jestem taka ciemna. Jestem nadal? Jesteś ciemniejsza niż byłaś. No kocie, bo tak działa makijaż, że się człowiek zmienia, no chłop po prostu niewydarzony. Nie no, ładnie wyglądam, co wy gadacie. Nie jest za ciemny, troszkę jest. Będę opalona, darmowe wakacje w Grecji po prostu. Jakbym już w tym Miami była, słuchajcie. Jakbym ja już tam była. And the left profile. Fotki zrobione, wyszły bardzo ładnie i to jeszcze nie obrobione. Jak dziewczyna je obrobi, to wyjdą jeszcze 100 razy ładniej. Zjedliśmy na szybko makaron w takim food hallu, wcale nie był dobry, ale nie mieliśmy wyboru, bo już pewnie wszystko będzie pozamykane. I idziemy na metro i wracamy do domku i wreszcie po całym dniu będziemy mogli odsapnąć, bo smacznego. Bo dzisiaj nie było kompletnie czasu na to, żeby odsapnąć. Cały dzień po prostu ogień. Jak sobie nie zrobimy motoru w dupie, to jesteśmy chorzy. Prawda? No, tak. Ale jutro ma być brzydka pogoda, więc jutro raczej sobie poczylujemy w domu i porobimy jakieś takie, jakieś jeszcze drobne zakupy do mieszkania, jakieś spożywcze zakupy fajne. Może pójdziemy do Whole Foods, o. Więc jutro raczej będzie chill day, więc dobrze, że dzisiaj sobie daliśmy spalnik. Ale powiem wam, że kolana po tym rowerze, bo zrobiliśmy ogólnie 30 km, to kolana po tym rowerze tak mnie bolą, że ledwo wstaję z krzesła. Uda nad kolanami, ten jakby obszar, nie całe uda, tylko te nad kolanami po prostu tak mnie ciągną, tak mnie pieką, więc ja już muszę do łoża. Muszę do łoża. Mieszkanko? No średnio, średnio, tutaj średnio. Więc co, lecimy do domku wreszcie.